apatia to straszny mumel. Ona we wszystkim podobno przeszkadza. Ja ze swej strony uważam, że tego kogoś, kto robi apatię, trzeba złapać i przykładnie ukarać. Wasza Ewa C., nauczycielka. Droga pani Ewo C., w celu rozwiania pani wątpliwości udajemy się do naszego znajomego sektora prywatnego. Dzień dobry panie Libańczyk, witam serdecznie. Dzień dobry panie Jacku, dzień dobry, co pana dziś do mnie sprowadza? Apatia, panie Libańczyk. Właśnie widzę, że pan tak mizernie wygląda. No, pan, mój wygląd to wina nadużycia. Apatia to też wina nadużyć. Znaczy, kolega, wie pan, imieniny miał tego, stąd to nadużycie. Nie, nie, ale ja chciałem pana zapytać o apatię. Kto, z czego, dla kogo, no wie pan, po co ją produkuje. Powoli, powoli. Pierwsze pytanie. No więc konkretnie, kto produkuje apatię? Założę się, że pan, bo nie ma rzeczy, której pan nie robi, prawda? A i by pan przegrał. O. Absolutnie nie produkuję apatii. Nie produkowałem i nie będę produkował tego świństwa. Jak to? Ale panie Libańczyk, to kto w takim razie produkuje? A bo ja wiem. Ja mogę się tylko domyślać. Ale to jak pan myśli? No kto? No teraz to nie wiem kto, ale do niedawna to produkowano to na każdym szczeblu administracji państwowej. Jak to? Takie świństwo? No nieoficjalnie. Oficjalnie to nazywało się to drogą służbową, praworządnością i administracyjną pomocą dla petenta i obywatela. Dobrze, a z czego produkowano te apatie? A z niechęci, z bałaganu, z niewiary, z niemożności, z bajzlu, z przeciwstawnych norm prawnych, z zakazów, z nakazów. Ale dobrze, no i tak dalej, ale i tak wie pan dalej. Co, komu to służyło? No po co to? A komu nie służyło? Komu nie. Wie pan, no pewnie mnie nie służyło na przykład, prawda? Znajomym moim nie służyło, chyba nie wszystkim służyło, oprócz tych, którym nie służyło, Którym mnie nie służyło. Nie służyło. Bardzo mądrze, panie Jacku. Ale dobrze, panie Libańczyk, konkretyzujmy. Skoro pan nie produkuje apatii, to co pan robi? Lek przeciw apatii. A, widzi pan, no to jednak dobrze trafiłem. Jaki to jest lek? To jest przedsiębiorczościo Vital. Piękna nazwa jest. W takim razie, wie pan, tradycyjnie. Nie odstąpiłby mi pan jednego opakowanka. Nie, to jest lekarstwo. To się wydaje z przepisu lekarza. Oczywiście. Panie Bazik, co pan taki zasadniczy? Kto pana sprawdzi? Ja nie mogę, panie. Pozostałe znajomości. Ale nie mogę. Żona strasznie potrzebuje, Ale dobra. A chyba, że dla żony. No to ma pan jedno opakowanie. O, tu jedno. Dobra, proszę. Dziękuję. Elka, słyszysz, mamy. A ja lecę do roboty. Dobra. Do widzenia. Do widzenia, panie Libańczyk. Hu. Zaraz, co tu jest w środku? Zaraz, tu nic nie ma w środku, tylko jest instrukcja. Instrukcja jest, żadnych lekarstw tu nie ma. Halo, panie, co pan mi tu daje? Co tu jest napisane? Panie Jacek, weź się pan do roboty nawet w wolne soboty. Panie Libańczyk, a tabletki?